mieście działają też dwa chóry, Gorce i Echo Gorczańskie, grupujące miłośników wspólnego śpiewu. Ich koncerty zadziwiają rozległym wyborem repertuaru i naprawdę wysokim poziomem wykonawczym. Jesteśmy wszakże na Podhalu. Naturalne więc, że na kulturę samego miasta duży wpływ ma folklor góralski. Kultywacją rodzimej muzyki i tańca zajmują się takie zespoły jak Świarni i Hyrni oraz ich młodsze odpowiedniki. Ma Nowy Targ kilka stałych imprez o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze. Na konkurs fotografii górskiej imienia Jana Sunderlanda swoje zdjęcia przysyłają fotograficy z różnych krajów i dlatego oprócz swojskich pejzaży karpackich czy sudeckich możemy oglądać na nim piękne krajobrazy pochodzące z najbardziej odległych zakątków kuli ziemskiej. Nowym przedsięwzięciem o dużym znaczeniu społecznym jest organizowane corocznie w okresie Wielkiego Postu Misterium Paschalne. Historia Męki Pańskiej, odgrywana przez aktorów amatorów, niezmiennie wzbudza ogromne zainteresowanie. Pod koniec lata, przez kilka dni, można bawić się na Jarmarku Podhalańskim. Dobra muzyka w wykonaniu znanych zespołów, różnorodne występy, stragany z wyrobami okolicznego rzemiosła gwarantują wiele godzin. Nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego górale pokochali hokej. Być może ta dyscyplina odpowiada góralskiemu charakterowi. Mecz na lodowisku to nieustanna walka. Ciężka, zacięta, w której liczy się siła, upór, ale i spryt. A te cechy zawsze mieli hokeiści Podhala, klubu będącego chlubą i wizytówką miasta. 17 razy sięgali po tytuł mistrza Polski i wielokrotnie reprezentowali nasz kraj w międzynarodowych rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że na meczach popularnych szarotek na trybunach zasiada komplet kibiców. Tuż pod bokiem hokeistów wyrosła inna nowotarska potęga sportowa – unihokej. To gra halowa o zasadach wzorowanych na starszym bracie. Przewaga naszych drużyn nad rywalami z innych regionów Polski jest tak duża, że walka o tytuł mistrza kraju często jest wewnętrzną sprawą dwóch klubów – Szarotki i Górali. Unihokej szczególną popularnością cieszy się wśród młodzieży. W nowotarskich szkołach grają w niego setki uczniów. Zwolennicy klasycznych dyscyplin narciarskich, biegów, zjazdów i slalomów mają dobre warunki do ich uprawiania. Tatry i Gorce to wprawdzie nie Alpy czy Pireneje, ale dla amatorów wystarczają. W samym mieście są dwa wyciągi narciarskie, na Zadziale i Długiej Polanie, chętnie odwiedzane przez narciarzy i snowboardzistów. Wokół lotniska wytyczono trasy biegowe, na których corocznie rozgrywany jest bieg papieski, największa masowa impreza narciarska na Podhalu. Kierowcy samochodów terenowych ścigają się na wybudowanym pod miastem torze offroadowym. Zawodnicy startujący w sportach motorowych mają duże osiągnięcia. Nowotarżanin Tadeusz Błażusiak jest mistrzem Polski w trialu. Nowy Targ dysponuje niezłą bazą sportową. Oprócz hali lodowej i boiska piłkarskiego działa tu ośrodek z niewielkim stadionem lekkoatletycznym i halą, w której rozgrywać można zawody w wielu dyscyplinach. Koszykarze, lekkoatleci i pingpongiści znajdą tu znakomite miejsce do treningów.
Ośrodek posiada 85 miejsc noclegowych i stołówkę, co pozwala na organizowanie na przykład dłuższych zgrupowań. Warto też wsiąść na rower i wykorzystując istniejącą sieć dróg, zwiedzić w stosunkowo krótkim czasie mało znane zakątki Podhala. Zadanie to w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze łatwiejsze dzięki realizowanemu projektowi budowy specjalnej ścieżki rowerowej. Połączy ona najważniejsze zabytki po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Po jej ukończeniu będzie można w kilka dni poznać piękno Podhala, Spisza, Orawy czy słowackiego Liptowa i Podtatrza. Najciekawsze zabytki regionu łączy tak zwany szlak gotycki. Wiedzie przez położone u stóp gorców podhalańskie wsie ze starymi drewnianymi kościółkami. Ich wnętrza kryją prawdziwe skarby sztuki sakralnej. Malowidła pokrywające ściany kościółka w Dębnie, tryptyki w Łopusznej i Charklowej są powszechnie znane. Nieco mniej popularne są inne obiekty, jak chociażby pięknie położony nad Zalewem Czosztyńskim skansen na Strychenie, grupujący odrestaurowane budynki z zalanych przez wody jeziora miejscowości, czy tereny polskiego Spisza. Jego zabytki to murowane kościoły w Niedzicy ze wspaniałymi gotyckimi freskami, łapszach wyżnych i niżnych, o barokowym i rokokowym wyposażeniu wnętrz oraz drewniany kościółek w Trybszu, gdzie znajduje się najstarsza panorama Tatr. Zupełnie inny charakter mają dwa położone w Dolinie Dunajca zamki, w Czosztynie i Niedzicy. Ich potężne, kamienne mury wysoko wznoszą się ponad dnem doliny. Przez setki lat strzegły granicy i bezpieczeństwa kupców podążających szlakami handlowymi na Słowację i Węgry. Wędrówka szlakiem gotyckim kończy się w Ludźmierzu, w sanktuarium Matki Boskiej Gaździny Podhala. Do jej słynącej cudami figury od wieków przybywały rzesze pielgrzymów. Był wśród nich papież Jan Paweł II, który w 1997 roku odprawił tu nabożeństwo różańcowe dla ponad 200 tysięcy wiernych. Korzystne położenie sprawia, że Nowy Targ jest znakomitym punktem wypadowym dla odbycia pieszych wędrówek przez okoliczne pasma górskie. Bezpośrednio z miasta wiodą niezwykle piękne widokowo szlaki na Turbacz, najwyższy szczyt gorców. Na terenach położonych wokół miasta powstaje coraz więcej obiektów budowanych z myślą o turystach. Walory dzielnicy Nowego Targu, Kowańca, dostrzeżono już dawno temu. Specyficzny mikroklimat, czyste górskie powietrze oraz dobra lokalizacja sprawia, że jest doskonałym miejscem wypoczynku. Widać już pierwsze efekty turystycznych inwestycji. Powstaje coraz więcej niewielkich, przytulnych pensjonatów, których właściciele oferują swoim klientom wymagany współcześnie standard zakwaterowania przy zachowaniu nieco domowej atmosfery. W bardziej okazałych turyści mogą znaleźć nie tylko miejsce do spania, ale też wyżywienie oraz możliwość skorzystania z innych rozrywek. Ale wczasowicz czy turysta musi przecież coś zjeść. Dawnym zwyczajem największe lokale usytuowano w samym centrum miasta i na jego przedmieściach. Odrestaurowana karczma to wspomnienie czasów, kiedy zatrzymywali się tu kupcy i rolnicy jadący na czwartkowy jarmark. Oryginalny budynek zniszczał niestety kilkadziesiąt lat temu, ale na jego miejscu powstał nowy, o charakterystycznej bryle, nawiązujący swym wyglądem do poprzednika. Przybywający do miasta turyści posilić się mogą w licznych restauracjach, a jeden z budynków dawnego kombinatu obuwniczego
zaadoptowano na oryginalnie zaprojektowany lokal. Posiada on 3 sale o zupełnie różnym wystroju. 2 z nich mają charakter podmiejskiej karczmy sprzed co najmniej 100 lat. W sali głównej, utrzymanej w fantazyjnym, secesyjnym stylu, przy odrobinie szczęścia trafić można na pokaz mody lub wybory mis piękności. Słynie też Nowy Targ z lodów, wyrabianych tradycyjnymi metodami według starych receptur, z doskonałej jakości mleka i jaj. Sprzedawane są w rynku. Przed lodziarnią częstokroć ustawiają się długie kolejki. Największym, a często niedocenianym skarbem Nowotarszczyzny jest środowisko naturalne. Nowy Targ jest jedynym miastem w Polsce, od którego w promieniu 25 km odległe są 4 parki narodowe. O ile Tatry i Pieniny od dawna odwiedzają tysięczne rzesze turystów, to Babia Góra z okolicznymi pasmami oraz Gorce nadal kuszą możliwością długich, nieskrępowanych wędrówek. Tym bardziej, że poruszać się tu można pieszo, na rowerach, a nawet konno. A słynne gorczańskie lasy i polany zrekompensują trudy przepięknymi, rozległymi panoramami oraz bogactwem i różnorodnością przyrody. Drugim skarbem regionu stają się tereny, na które do niedawna nie zwracano uwagi, ba, dzięki swojej małej wartości użytkowej traktowane były niemal pogardliwie. To bory i lasy bagienne oraz torfowiska. Zajmując znaczną część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, ponad 1100 hektarów, są największym w Europie zespołem wysokich torfowisk górskich. Najcenniejsze ich fragmenty objęte zostały ochroną prawną. Zwiedzać je można, poruszając się po wytyczonych ścieżkach dydaktycznych. W znajdującym się w granicach miasta ścisłym rezerwacie Boże na Czerwonym znaleźć można rzadkie i chronione rośliny, wysokogórską kosodrzewinę, malutką owadożerną rosiczkę, niewielką modrzewnicę o liściach podobnych do modrzewia i aromatyczne bagno zwyczajne. Pomimo wielowiekowej eksploatacji, podhalańskie torfowiska w znacznej części zachowały swój pierwotny wygląd. Zupełnie odmienny charakter ma inna miejscowa osobliwość – Skałka Rogoźnicka. Jest to kamieniołom, w którym dawniej wydobywano wapień. Już w drugiej połowie XIX wieku odkryto